Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jamruziak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu odpowiedzieć na kilka pytań, które w ostatnim czasie dość często pojawia się u mnie w kancelarii w związku z tak licznymi przekształceniami. Bardzo dużo osób w tej chwili podejmuje decyzję o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej, czy to w spółkę z o.o., czy też w inny podmiot i w związku z tym pojawia się bardzo wiele pytań z tym związanych, takich już stricte praktycznych, dlatego też w dzisiejszym wideo krótko kilka odpowiedzi na Państwa pytania, te, które pojawiają się u mnie najczęściej. Oczywiście postaram się nagrać także inne wideo już o poszczególnej tematyce, ponieważ w tak krótkich wideach trudno jest omówić wszystko. Niemniej, gdyby Państwo z tego zakresu mieli do mnie pytania i chcieli, żeby w kolejnym wideo odpowiedzieć na jakieś, to bardzo proszę w komentarzach, żeby to napisać. Postaram się, żeby jeszcze dwa wideo z tej tematyki powstały, więc będziecie mogli Państwo troszeczkę rzeczy się dowiedzieć z tej materii, jeżeli właśnie jesteście w takiej sytuacji. A zatem przechodząc do meritum, to pytanie, które jako pierwsze się pojawia najczęściej, w co da się przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą? Tylko w spółkę kapitałową. Nie ma innej możliwości. KSH jasno o tym stanowi, przekształcamy w spółkę kapitałową, w związku z tym w 99% w spółkę z o.o. I teraz, część z Państwa zadaje mi pytanie, co w związku z tym, jeżeli chcecie Państwo tą tak popularną w tej chwili SKA, czy też chcecie spółkę komandytową z o.o. tak połączoną, wiadomo, żeby to wychodziło sensownie podatkowo. Oczywiście, że się da. Tylko tyle, że to robimy w ten sposób, że najpierw przekształcenie następuje w z o.o., a dopiero potem przekształcamy w kolejny podmiot. Nie da się zrobić tego bezpośrednio, ale to nie oznacza, że i tak się nie opłaca tego zrobić. Często mamy takie sytuacje, w których z różnych przyczyn warto dokonać przekształcenia, a jednocześnie, ponieważ to przekształcenie nie może być tylko w z o.o., dokonujemy kolejnych i pomimo tego, że kilka tych czynności więcej trzeba wykonać, to i tak jest to korzystne. Często mnie Państwo pytacie, kiedy nastąpi to przekształcenie, bo to jest szalenie istotne z punktu widzenia prowadzenia firmy, szczególnie, że chcemy zatrzymać tą ciągłość biznesu. No, niewątpliwie jest tak, że od 1 stycznia duża ilość z Państwa prowadzących firmy na jednoosobowej działalności gospodarczej straci na tym, a zatem, żeby jak najmniejsze te straty ponieść, to co wtedy? Jest tak, że spółka powstaje z dniem wpisu do rejestru i nie da się tego obejść. Natomiast można się zastanowić nad tym, jak to zrobić. Po pierwsze, jest takie praktyczne rozwiązanie. Zależy to od siedziby. Ustanawiamy siedzibę, dla tej siedziby jest właściwy odpowiednik KRS. Są takie sądy rejestrowe, w których czekamy 6 miesięcy na rejestrację. Są takie, w których czekamy 2 tygodnie w Polsce. Warto zadzwonić, zapytać, jak w określonym sądzie to wygląda, i przekształcić to z właściwością dla siedziby tegoż sądu, który potrafi to zrobić szybko. Oczywiście, że Państwo nie będziecie w tej miejscowości prowadzili działalności, więc zasadnym będzie następnie przejście się do notariusza i uchwałą podjęcie decyzji o zmianie siedziby i w związku z tym też złożenie ponownego wniosku o wpis, zmiany. Tylko tyle, że proszę Państwa, wtedy już podmiot działa. Mamy działający i funkcjonujący podmiot i sobie spokojnie już w tym naszym sądzie rejestrowym właściwym dla tego faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej prowadzimy. Oczywiście powinno być tak, że Państwo prowadzicie w tym miejscu działalność, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w tym samym dniu, kiedy powstanie podmiot, podejmiecie uchwałę o tym, że już nie prowadzicie, tylko chcecie prowadzić w innym miejscu, to naprawdę z tego powodu nic wielkiego się nie stanie, poza tym, że zaoszczędzicie kilka miesięcy. To jest jedna z takich najprostszych rzeczy faktycznych, które można zrobić. Ale też część z Państwa mnie pyta, czy da się jakoś inaczej to uregulować, bo niewątpliwie jest tak, że jeżeli się Państwo utworzycie podmiot, czy to spółkę z o.o., czy to spółkę komandytową, w S24, ona powstaje od 3 dni do tygodnia. Tam jest rejestracja bardzo szybka. Ale jeżeli Państwo nie chcecie ani spółki z o.o., ani spółki komandytowej, lecz na przykład spółkę komandytowo-akcyjną, co wówczas? Można to zrobić tak, że po prostu rejestrujecie spółkę komandytową, a następnie dokonujecie jej przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną. Oczywiście, że zaraz ktoś z Państwa mi napisze, że to nie jest takie proste. Nic nie jest proste. Mamy przekształcenie, trzeba zrobić 2 akty notarialne, ale czy takie bardzo skomplikowane? Też nie. Wszystko zależy od opłacalności. Po prostu trzeba siąść z tym przysłowiowym ołówkiem w ręku i policzyć, czy to się kalkuluje.
Żaden inny sposób nie jest. Przecież większość tych przekształceń, w tej chwili 90%, robicie Państwo po prostu ze względów podatkowych, czyli opłacalności finansowej, z żadnego innego względu. Naprawdę bardzo mało z Państwa przychodzi w tej chwili do mnie do kancelarii, żeby zapytać o strukturę. Większość z Państwa chce po prostu płacić niższe opodatkowanie, bo te, które dzisiaj zostało wprowadzone Polskim Ładem, po prostu powoduje bardzo wysokie opodatkowanie prowadzonej działalności. Jeżeli tak, to najzwyklej w świecie trzeba to policzyć. I teraz, w zależności od tego, z jakim problemem Państwo przychodzicie do kancelarii, też szukamy takich rozwiązań, które dla Państwa są optymalne. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli musicie, no, o tym rozwiązaniu, o którym powiedziałam, że tworzycie w S24, to powoduje, że tworzycie nowy podmiot. Nie wszyscy będą mogli to zrobić, bo część z Państwa ma tego rodzaju u siebie w działalności środki, koncesje, pozwolenia, różne rzeczy, że po prostu to przekształcenie będzie konieczne. I teraz trzeba się zastanowić, jakie. A może dałoby się to zrobić aportem. Część rzeczy oczywiście będzie się dało załatwić właśnie takim rozwiązaniem. Natomiast te pytania, które często jeszcze pojawiają się u mnie, to czy można na przykład niezarejestrowaną jednoosobową działalność przekształcić? Wydaje się, że w świetle dzisiejszego stanowiska doktryny nie. Ale dlaczego? Dlatego, że przy przekształceniu powinno być wykreślenie z CEIDG. Tutaj jego nie będziemy mieli. I tylko dlatego, ale powiem Państwu, że uczciwie wydaje mi się, że to jest kwestia jeszcze braku regulacji. Tak mało jeszcze prowadzimy, tak mało czasu są prowadzone te spółki niezarejestrowane, te spółki jednoosobowe działalności niezarejestrowane, że to jest kwestia już chyba tylko ustawodawcy i tego, żeby ktoś przewidział taką możliwość i już myślę, że będzie zmiana w tym zakresie, ponieważ no ewidentnie tak, takie podmioty mogą normalnie funkcjonować. Natomiast tylko wpis do CEIDG powoduje na dzisiaj, że można dokonać jego wykreślenia, no co jest oczywiście logiczne. Następne pytania, które się bardzo często pojawiają, to czy można zrobić tak, że przekształcając, przekształcamy tylko część, a nie całość? Nie można. Przekształcając, nabywamy wszystkie prawa i obowiązki, więc całość. Ale to wcale nie oznacza, że jeżeli potrzebujecie coś wyjąć, w różny sposób, tak w cudzysłowie oczywiście wyjąć, to naprawdę możliwości do tego, żeby czegoś, czy to jakiegoś składnika, czy jakiegoś uprawnienia, prawa, wierzytelności nie było w spółce, naprawdę jest dziesiątki. To nie jest jedna ani dwa rozwiązania. Wystarczy przyjść do odpowiedniej osoby, zapytać i na pewno znajdziemy na to rozwiązanie, bo naprawdę w zależności od tego, czego dotyczy sprawa, jest ich bardzo dużo. Kolejnym pytaniem, które Państwo bardzo często mi zadajecie, dotyczy samej nazwy spółki, czyli tej firmy. Jest tak, że jednoosobowa działalność gospodarcza najczęściej u Państwa miała jakąś nazwę, imię, nazwisko, tak powiedzmy Paweł Nowak i bardzo często jakąś nazwę, powiedzmy Zioła, tak? Nie mam pojęcia, czy taka osoba istnieje, to jest wymyślone na potrzeby tego nagrania w tej chwili. Więc jeżeli mamy tego Jana Kowalskiego Zioła i teraz owy Jan chciałby założyć spółkę, przekształcając się z jednoosobowej działalności gospodarczej, to oczywiście może zrobić tak, że będzie Jan Kowalski Zioła spółka z o. Ale taka sytuacja jest dość rzadko, bo najczęściej Państwo mnie pytacie o to, czy ten Jan Kowalski nadal tam musi być i czy to muszą być zioła. Absolutnie nie. Nie musi być ani imienia, ani nazwiska, ani nie musi być tożsama nazwa. Nazwa spółki z o może być tak zwaną nazwą finezyjną. Możecie wymyślić dowolną nazwę, jaka Wam się podoba i wstawić ją. A zatem, jeżeli powiecie kwiaty świata, spółka z o, to jak najbardziej tak. Tylko przez rok czasu w nawiasie będzie musiało być napisane dawniej Jan Kowalski Zioła. I przez rok czasu mamy taki wpis. I tutaj się pojawia kolejny problem taki praktyczny, czy jeżeli następuje to przekształcenie, to składając wniosek, powinni Państwo jako tą nazwę wstawić kwiaty świata, dawniej Jan Kowalski Zielarstwo. Czy tak to powinno brzmieć, jak się wpisuje? Jest takie stanowisko w doktrynie, że tak właśnie się powinno to zrobić, tylko to oczywiście wiąże się z kosztami, bo jeżeli Państwo zrobicie taki wpis, to potem, no siłą rzeczy po tym roku, kiedy już nie musicie używać tej nazwy dawniej, należałoby złożyć wniosek o wykreślenie takiego wpisu. Jest też problem taki praktyczny, że jeżeli Państwo tego nie zrobicie, czyli dacie tylko tą nazwę początkową, to kontrahenci będą mieli problem ze sprawdzeniem Państwa nazwy. Ponieważ jeżeli będzie pisało tylko kwiaty świata spółka z o, a Państwo musicie w nazwie używać, a więc na fakturach, na umowach, wszędzie będzie napisane dawniej, no to ewidentnie ta nazwa nie będzie spójna ze sobą. I to dla części kontrahentów może rodzić wątpliwości tego rodzaju, czy to jest ten sam podmiot. Ale wpis do KRS-u powoduje po pierwsze nadanie numeru KRS, po drugie odpowiedni NIP, REGON, wszystkie te numery, więc Państwo oznaczając się na umowie,
oznaczacie nie tylko nazwę, ale tą całą nomenklaturę, tak? Czyli tą całą numerację, która jest związana z podmiotem, więc myślę, że da się zidentyfikować go. Natomiast niewątpliwie w tym zakresie istnieje spór co do tego, jak to powinno się prawidłowo zrobić. Oczywiście najłatwiej jest zrobić wpis do KRS-u, a potem wykreślić, natomiast ze względu na te koszty, chociaż czy takie duże, tak 350 zł to też nie jest majątek, raczej kwestia wypełnienia dokumentów i pamiętania o tym, do rozważania pozostawiam to Państwu. Na pewno są dwa stanowiska, które są różne. Ja chyba jednak rekomendowałabym pomimo wszystko, żeby dokonać tego wpisu z tą nazwą dawniej, żeby po prostu kontrahentom nie mnożyć wątpliwości, szczególnie, że w kontraktach nie chcemy się zajmować tym, jaką kto ma nazwę i ktoś, że miał wątpliwości co do naszej wiarygodności, tylko chcemy się zajmować tym, co jest meritum. Tak? Czyli tym, co Państwo będziecie wykonywali i za jaką kwotę przede wszystkim. Zatem w tej pierwszej części tylko tyle i aż tyle, natomiast jeżeli ja już mam przygotowane tematy na kolejne te dwie części, ale gdyby Państwo chcieli, żebym coś jeszcze dodała, zachęcam do komentowania. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.